Hej, cześć, witam Cię bardzo serdecznie. No i oczywiście zapraszam Cię do przeżycia pewnej przygody, a będzie to jedna może z trudniejszych przygód w Twoim treningu, ale również jest to jedyna okazja i z tych najpiękniejszych, ponieważ przygoda będzie się nazywała kreowanie, kształtowanie mocy, ale również siły. A nie ma nic inaczej bardziej fascynującego niż możliwość odkrywania tego, że jesteś w stanie naprawdę osiągnąć jeszcze więcej w treningu niż myślałeś, bo potrzebujesz do tego odpowiednich narzędzi, bo przecież z tą jakby możliwością odkryjesz coraz to niewiarygodnie ujmujące możliwości tworzenia jakby własnego planu treningowego, czy też własnego życia w ujęciu właśnie zawodowym jako trener. Więc moc, jak to wcześniej wspomniałem, jest jednocześnie najważniejszym, ponieważ takim elementem, ponieważ zawiera w sobie wszystkie te cechy, które służą Ci do podłożenia takich fundamentów pod Twoją jednostkę treningową, więc o mocy powinniśmy właśnie zawsze krążyć i zawsze gdzieś ten element składowy właśnie mocy powinien zawrzeć się w Twojej jednostce treningowej. Oczywiście może nie na początku, ale w każdych kolejnych mezocyklach, w każdych kolejnych tygodniach czy też miesiącach Twojego rozwoju i przygody zwanej treningiem. Jak już doskonale wiesz, dużo elementów może wpływać na zwiększenie ogólnie Twojej mocy w dyscyplinie, jaką również uwielbiasz trenować. Więc zasady kształtowania mocy znajdują oczywiście w mojej ocenie zastosowanie w każdej, dosłownie w każdej dyscyplinie, gdzie kluczem takim odpowiednim do sukcesu jest prowadzenie i produkcja siły w jak najkrótszym oknie czasowym, czyli w jak najkrótszej jednostce czasu. Tam, gdzie widzisz swoje predyspozycje w obrębie dynamiki, szybkości, skoczności, a może też zmiany kierunku ruchu i tak dalej, to też powinieneś jakby postawić na aspekt kształtowania mocy. W mojej ocenie wyróżniamy nawet 6 najważniejszych zdolności, które możesz rozwijać, a to wpłynie bardzo, ale to bardzo mocno, na zwiększenie jakby Twojej mocy, Twojej persony, czy też jakby Twojego klienta, czy może zawodnika, jakiegokolwiek prowadzisz. Tymi jakby elementami, które będą wpływały właśnie na podwyższenie osiągów mocy, no to jest nic innego jak bardzo prosty chyba schemat, no to wiadomo, już Ci wcześniej wspominałem o tym. Siła maksymalna, oczywiście, że to jest pierwszy współczynnik, który będzie reagował razem z RFD, czyli czymś, co jest jedno z wielu układanek, ale to jest taka podstawa. Siła musi być. Oczywiście kolejnym elementem z siły jest szybkość siłowa przy wysokim obciążeniu, czyli jeżeli masz wysokie obciążenie, to też musisz jakby szybko reagować, jak najszybciej potrafić wycisnąć na przykład ten ciężar, ale trzecim elementem może być szybkość jakby siłowa, ale przy niższym obciążeniu, bo to też będzie fajnie wpływało na produkcję mocy i oczywiście zaangażowanie jednostek wysokoprogowych i jednostek właśnie czy włókien szybko kurczliwych 2X. Czwartym takim elementem, o którym powinieneś pamiętać, to jest szybkość produkcji tej mocy, ponieważ z tego elementu będzie kolejny wychodził, czyli piąty, czyli nie jest to nic innego jak siła reaktywna, o której wspominałem już we wcześniejszych materiałach, więc możesz sobie wcześniej otworzyć, chyba on gdzieś powinien tutaj się tu, albo o, z tej strony chyba powinien gdzieś się znaleźć, czym jest siła relatywna, reaktywna, albo zobacz sobie też u mnie na Instagramie, gdzie takie fajne jakby skrypty wrzuciłem i masz bardzo szybką ściągę do tego, żebyś wiedział na jakim poziomie również i intensywności, czyli ile tego obciążenia na sztangę powinieneś wrzucić. I chyba przedostatnim, nie, już ostatnim elementem, który będzie wpływał na generowanie mocy, żeby to wejść na jeszcze wyższy poziom, to jest moc wytrzymałościowa. Więc teraz wracając do tematu po wymienieniu wszystkich tych elementów, to można stwierdzić, że formy treningowe, które powinieneś brać pod uwagę, żeby teraz te elementy rozwijać, no to jeżeli mamy siłę maksymalną, siłę absolutną, siłę względną, czyli siłę o charakterze takim turbo maksymalnym, no to bez treningu o charakterze oporowym, no niestety, ale tutaj bardzo ciężko będzie. Czyli jeżeli tylko i wyłącznie ćwiczysz, nie wiem, w domu, no to nie jesteś w stanie wykształcić w późniejszym okresie siły o charakterze maksymalnym, bo intensywność treningu będzie relatywnie niestety niewielka. Będziesz w stanie tylko i wyłącznie dobić objętość, co może się odzwierciedlić na przykład w hipertrofii, czyli budowania masy mięśniowej, czy jakieś kształtowanie Twojej sylwetki, ale niekoniecznie pod względem produkcji
siłę. Jak doskonale wiesz, nawet w hipertrofii siła jest dosyć ważnym czynnikiem, ponieważ ona będzie opiewała o warunki napięcia mechanicznego, co jest królem, można było powiedzieć, hipertrofii. Kolejny jakby trening jakiś możesz wykonać, to jest oczywiście trening o charakterze bardziej balistycznym. No i coś, co chyba uwielbiam rozpisywać również moim klientom, no to olimpijskie podnoszenie jakby ciężarów, czyli jakby dwubój. No i chyba coś, co powinno się zawsze zawrzeć, nawet jako element prehabilitacji w późniejszym okresie, żeby zabezpieczyć nasze ciało przed ryzykiem wystąpienia kontuzji. Czyli jest to trening, ale tutaj plajometryczny, czyli skoki, zeskoki, zmiana kierunku ruchu i tak dalej. No i pod koniec można również tutaj powiedzieć o czymś takim jak trening równowagi, czy też kontroli motorycznej. Po wymienieniu wszystkich schematów treningowych, to one będą zdecydowanie wpływały na to, że możesz wybudować taką przepotężną siłę i moc jednocześnie, więc warto z tych elementów również skorzystać. Ale zacznijmy od bardzo ważnego oblicza ćwiczeń olimpijskich. Te konkretne wzorce ruchowe są niesamowitym zjawiskiem i świetnym pomostem między treningiem siłowym, plajometrią, a ćwiczeniami typowo szybkościowymi. W mojej ocenie brakujące takie ogniwo tego, by dopiąć trening na 100%, to właśnie ten święty graal, czyli nawet dwubój. Oczywiście nic nie zastąpi pięknego samego w sobie treningu o charakterze mocno siłowym, jednak wykonując ćwiczenia dwuboistyczne, odkryjecie bardzo duży obszar, który utrzymuje i siłę, i możliwość ekspresji jakby tej mocy, czyli siły w danej jednostce czasu, czyli zdolność do wykonywania danego wzorca w czasie. Można byłoby tutaj jakby powiedzieć, że co więc będzie wyróżniało trening siłowy, a taki trochę inny. No oczywiście maksymalna siła ma ogromny, ale to przepotężny wpływ na początkową szybkość, z jaką siły są rozwijane na początku ruchu. Więc tu można było powiedzieć, że trening siły równa się dla mnie 1 RM, czyli mój maksymalny jakby ciężar, który jestem w stanie na przykład wykonać przysiad. Czyli jak masz 100 kg, to jest twój 1 RM, czyli 100 kg to jest twój ciężar maksymalny, w którym jesteś w stanie wykonać tylko jedno podstawowe powtórzenie, na przykład w przysiadzie. Czyli jeżeli mamy siłę, to mamy 1 RM, czyli to będzie wykonanie, ale bardziej na stosunku takim SVS, SVS bardziej, czyli Slow Velocity Strength. To na poziomie generowania maksymalnej siły to będzie klucz do ekspresji mocy dla większości ruchów. Zdolność do generowania mocy do przeciwdziałania, czy też jakby pokonywania oporu zewnętrznego, w którym w dużym stopniu opiera się przede wszystkim na poziomie bardzo wysokiej ekspresji siły wyjściowej, a zatem na sile maksymalne, jest bardzo ważna, szczególnie dla zawodników na przykład uprawiających sporty kontaktowe. Musisz mieć bardzo dużo siły, ponieważ z tego będzie również budowane inne cechy o charakterze typowo motorycznym. Oczywiście powiedzieliśmy o czymś takim sobie jak SVS, to natomiast również będzie druga strona medalu. Co z tego, że mój zawodnik może mieć przepotężny, jakby taki pogrom siłowy w stosunku do konkurencji? Jak może mieć ograniczenia, by wyrazić na przykład tą siłę i nie może jak najszybciej jej użyć na przykład w szybkich wzorcach ruchowych, w biegach, skokach, zmianie kierunku ruchu, ze skoku do czegoś i przebiegnięcia, czyli wszystkie inne rzeczy, które otaczają nas przede wszystkim poza siłownią. Więc co mi to da, że jestem silny, jak idąc na przykład z kumplami pograć w piłkę, w kosza, w siatkówkę, nie jestem w stanie nigdy dobiec, doskoczyć, zabrać komuś piłki, ponieważ wolno będę reagował na zdolności do wytwarzania mocy w krótkim czasie, czyli mój znajomy szybciej dobiegnie do piłki, szybciej podskoczy, zabierze mi tą piłkę. I tutaj pojawia się rozwiązanie. Powinniśmy zarówno ćwiczyć na ćwiczeniach o tym SVS, czyli Slow Velocity Strength, ale również na High Velocity Strength, czyli jest to siła o charakterze szybkościowym. A jak już wcześniej Ci wspomniałem, to jeszcze tylko tak powtórzę, jak można byłoby korelować i fajnie budować tą siłę szybkościową. Zdolność naszego układu nerwowo-mięśniowego do produkowania takiej maksymalnej siły, ale w jak najkrótszej jednostce czasu. Czyli jest to takie kształtowanie na pograniczu intensywności między 30% a 70% jakby obszarem ciężaru maksymalnego. I tutaj oczywiście, tak jak wspominałem, można to podzielić na siłę startową, eksplozywną, no i oczywiście reaktywną. Więc podstawą działania układu nerwowo-mięśniowego dla poprawy rozwoju siły przy dużych prędkościach
są zdolności adaptacyjne do rekrutowania wysokoprogowych jednostek motorycznych, więc warto z tego korzystać. Jeśli odpowiednio ukierunkujesz trening, to da Ci to możliwość adaptacji do właściwych i może wykorzystania kurczliwych włókien mięśniowych, które poprowadzą do zwiększenia maksymalnej prędkości i dzięki temu oczywiście osiągniesz moc szczytową. To oczywiście, krótko mówiąc, powinieneś wykorzystywać i wolne tempo wykonywania ćwiczenia, może nie wolne tempo wykonywania ćwiczenia, tylko slow velocity based training i high velocity based training, czyli na niskich metrach na sekundę i jak najwyższych metrach na sekundę. Czyli chciałbym, byś nie działał tylko i wyłącznie intuicyjnie, bez braku wiedzy, czyli zgaduj, zgaduj, leci złota kula, oraz nie oddawał swojego również treningu przypadkowi czy też niedoświadczonym trenerom. Chcę, byś miał możliwość planowania swojego treningu w oparciu o bardziej naukowe podejście, praktyczne, o modele, które z przyjemnością będę Wam dostarczał coraz to większej i lepszej dawce wiedzy. Ponieważ jako osoba, która oczywiście ma w tym obszarze wiedzę, mogę Wam stawiać i dawać matryce, które są sprawdzone, rzetelne i co najważniejsze, działają. Jeżeli moim klientom się to sprawdza, mi się to sprawdza, moim profesjonalnym zawodnikom się to sprawdza, no to nie ma opcji, że to by się nie sprawdzi. Więc mam nadzieję, że również to pomoże Ci nie tylko trenować, bo każdy ćwiczyć może. I jak to jest w tym materiale, który obecnie zobaczysz. Sometimes may be good, sometimes may be shit. Ale co najważniejsze, wybijesz się, wyjdziesz ze stagnacji treningowej, a co jest chyba istotne, Twój poziom treningowy zdecydowanie tak urośnie. Więc zapraszam Cię do kolejnych materiałów. Koniecznie, jeśli masz pytania, zostaw komentarz oraz jeśli ten rodzaj wiedzy jest dla Ciebie wartościowy, podziel się nim na swoim profilu społecznościowym, Facebooku, Instagramie, oznaczając mnie nawet w relacji, więc to wszystko masz tutaj poniżej. To pozwoli rozwijać się nam zdecydowanie szybciej, byś miał jeszcze lepszy content, a zostało mi nic innego, jak tradycyjnie powiedzieć Ci, ściskam Sherlock, no i dziękuję za dzisiaj, do kolejnego materiału, super robota. Jeżeli macie jakiekolwiek pytania, napiszcie mi, just let me know. Więc trzymajcie się, udanego dnia.